Ja bym prosił, żeby to było naprawdę głośno z serducha. Jeszcze raz, wszyscy razem, zróbmy hałas! No i tym sposobem myślę, że damy radę. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Zapraszam wszystkich do zabaw, oczywiście do małych zakupów. Mamy kawiarenkę, ciasto, to wszystko u nas jest. A tymczasem oddaję głos szanownej dyrekcji, które też są was tutaj, dyrekcja, serdecznie przywitać. Oddaję głos szanownej dyrekcji. Co to znaczy mieć poczucie humoru? I kochani, dzięki temu, że właśnie mamy poczucie humoru i nieustający optymizm, to teraz bardzo proszę, wszyscy spójrzcie w niebo, ale wszyscy jak jeden mąż. I miał być deszcz. A figę, nie będzie. Nie będzie, bo my mamy festyn. Także wszyscy... Halo, halo, ja wiem, jesteście tam zainteresowani różnymi stoiskami, zaraz będzie prezentacja, ale teraz wszyscy na cześć słońca, hip hip! Hurra! Głośniej, hip hip! Hurra! Wiecie co, za takie hurra, jakbym była słońcem, to bym się schowała za największą chmurę i nawet bym popatrzeć na was nie chciała. Hip hip! Hurra! Jeszcze głośniej, jak tak to potrafią, teraz jak trzeba, nie. Hip hip, ostatni raz! No, i pamiętajcie, jak tylko się pojawią ciemne chmury, to będzie przerywnik i będziemy je naszym hip hip hura rozganiać. No słuchajcie, i to była cała prawda, ponieważ Iwonka jest tu zastępcą dyrektora, moją prawą ręką, podporą i jej dzisiaj bardzo za to dziękujemy, bo będzie prowadziła całą imprezę. Oczywiście z Erwinem naszym. Brawa dla Erwina. Głośniej. Kochani moi, jeżeli ktoś może, proszę do nas podejść, bo za chwileczkę uprzedzę fakty. Występ naszych wesołych nutek, brawurowy występ, który naprawdę zakasował wszystkich na scenach powiatu i nie tylko, nawet województwa. A teraz bardzo serdecznie chciałam wszystkich powitać. Widzę kochane babcie, dziadków, mamy, tatusiów, wujków, ciocie, dzieci, przede wszystkim dzieci, bo jest to festyn rodzinny, święto całej rodziny. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, nie odbyłoby się to bez naszych dobroczyńców. Są nimi dzisiaj rodzice, którzy tak się bardzo postarali, żeby pozyskać te wszystkie dobra, którymi się dzisiaj dzielimy. Jest loteria, troszkę baliśmy się dlatego w budynku. Jest kawiarenka, jest grill, na który zapraszamy. Jest fotopamiątka. Dzisiaj naprawdę całym sercem jesteśmy otwarci dla was i ten ogród również. Jak widzicie, rok temu w naszym ogrodzie nie było tyle urządzeń. A teraz już jest ich coraz więcej. Mamy nowe huśtawki, mamy urządzenia i mamy scenę. Pamiętacie, jak pan Erwin w zeszłym roku bał się, że zapadnie tutaj się nam? Postawiliśmy wspólnie z rodzicami tą scenę, bardzo solidną i chyba musimy przyznać, że jedyną taką w Olsztynie, bo nikt nie ma sceny murowanej i solidnej, takiej jak tutaj. A teraz zapraszamy. Artyści gotowi? Przed państwem wesołe nutki z gminnego przedszkola w Olsztynie.
że dzieci przepięknie wyglądały podczas konkursowych prezentacji, za co również bardzo serdecznie dziękujemy. Loteria Fantowa jest pani Lidia, która tak proponuje tutaj fotopamiątkę. Serdecznie zapraszamy. Mamy również tutaj, jak zauważyliście Państwo, a dzieci to już na pewno. Co ty nam zaśpiewasz? Właśnie, że gdzie bym nie poszła, to mam pani za nic. Rubelek, Marcyna, pięknie. Dla Pańca, tak nie działa. Ja płacę za mojego męża, jedno, to jest problem. Nie mam jak wyjaśnić. Możemy się uśmiechać? Trzeba. Czternaścioro dzieci, przy plakacie takim różowym jest napisany konkurs plastyczny. Jak się odwrócicie, kochani, panią Monikę wszyscy znają, o teraz macha do nas, tak, także zapraszamy. Ta impreza taka, powiedziałbym, zręcznościowo sportowa, bardziej zręcznościowo niż sportowa. Pokrótce objaśnię, występujemy w parach. Dzieci wykonują ćwiczenia z tego bliższego pachołka, natomiast rodzice z tego z większej odległości. I tak, na pierwszej bramce mamy strzały do bramki, po dwa strzały wykonuje dziecko z bliższego pachołka, a ojciec lub mama z drugiego. Tutaj rzucamy piłeczkami po dwa rzuty tenisowymi do bramki, a tam ustawiony jest taki mini slalom i trzeba będzie w jedną stronę poprowadzić piłkę i wrócić z powrotem, nie trącając żadnego pachołka. Czas tutaj nie gra roli, można to robić dokładnie. No, życzę powodzenia i dobrej zabawy. Mogę tylko zdradzić pewną tajemnicę, ale to chyba już jest wszystkim znane, że czekają bardzo cenne nagrody dla, nie powiem zwycięzców, ale dla uczestników. Zapraszam wszystkich, zaczynamy. Okazało się, że trener Nawałka zastanawia się, kogo powoła na mundial. I jest jedno wolne miejsce. I zobaczymy, kto tutaj z naszej drużyny załapie się na to wolne miejsce. Pięć minut rozgrzewki. Chwila rozgrzewki. Co, tatuś ci pomoże i wejdziecie.
jest? Możemy zaczynać? Uwaga, podaję komunikat. Jeśli chodzi o tryb rozgrywania naszego tutaj turnieju. Najpierw dwie konkurencje jednocześnie. Jedna para strzela do bramki, druga stoi w kolejce do rzutu. Masz powiększenie jeszcze smacznego. Tylko dwie konkurencje. Panie będą pisać punkty. Pierwsza para z jednej strony. Przemieszcza się do stołu ping-pongowego. A my tutaj sobie poradzimy rewelacyjnie. Ustawiajcie się parami, tak jak mówiliśmy, żebyśmy punkty zapisali. O, teraz ze mną mi łatwo. I teraz tata Robert, uwaga. Jest, raz i jeszcze raz. Raz tata, raz drugi. Domina, powiedz sobie bliżej, bo dzieci jest bliżej, tak? Muszę Romowicza ze mnie nie pójdzie. Kochani, pamiętamy, że liczy się przede wszystkim chęć walki, udział, naprawdę i świetna zabawa. Następny komunikat, proszę Państwa. Chętni do udziału w błyskawicznym turnieju tenisa stołowego, który również jest opatrzony cennymi nagrodami. Przy stole ping-pongowym pan Elmanowski i Sobierajski zbierają zgłoszenia dla wyjaśnienia konkurencji tenisowej. Podam, że błyskawiczny turniej do 5 punktów systemem przegrywający odpada. Będzie przy stole ping-pongowym. Proszę się zgłaszać, zapisać. Nawet w trakcie tutaj, jak są te dwie konkurencje, żebyśmy mieli pełną listę. No i wszyscy już. Nawet nie? Tu wszyscy już. Dobry, tak, to mam ciebie wyszło. Dziękuję. Radziej jest to dwaj, to już. O! Dobrze, że to nie ołowiane były. Dla wszystkich uczestników Despacito. Aj. Fonsi! Dziwa! I oczywiście, moi drodzy, prosimy tutaj o wsparcie. Kto może ten klaszcze? Ale wszyscy, kochani, klaszemy! Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Pas.
pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero despacito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Dla wszystkich mamuś i wszystkich tatusiów, dla mamuś z okazji ich święta, które było 26 maja, a tatusiowie jeszcze chwilkę na swoje poczekają. W czerwcu będziecie świętować, ale już teraz dzieciaki przesyłają serduszka. Dzieci, jeszcze raz, serduszka! Brawo, drodzy Państwo, brawo dla maluchów! Bardzo dziękuję kapeli. Proszę Państwa, zakończyliśmy turniej sportowy. No czas na ogłoszenie wyników. Komisja po weryfikacji protokołów doszła do słusznego wniosku. Zapraszam tutaj, bo ja byłem tylko prowadzącym, ale komisja jest niezależna. Mogę tylko powiedzieć, że zwycięzcami są wszyscy. Ale żeby się tradycji stało zadość, to podamy klasyfikację, ale przede wszystkim mamy na uwadze to, że piłka łączy, sport wyrabia dobre takie cechy charakteru, szanujemy przeciwnika,
Po prostu jesteśmy szczęśliwsi, jak uprawiamy sport. Oddaję mikrofon tutaj przewodniczącej komisji. Bardzo proszę o ogłoszenie wyniku. Drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że daję tutaj popis i przykład takiej zdrowej konkurencji, zdrowej rywalizacji. Wszyscy wy zaciekle walczyli, no ale no, punkty liczyłyśmy z panią Edysią. No i muszę tutaj, proszę podsumować. Konrad Suchecki i Michał Suchecki, 10 punktów, brawo! Łukasz i Michał Urgana, 10 punktów, brawo! Paweł Majk Kawecki, 10 punktów. Brawa! Przemysław Szczepaniak i Dominik Bekus, 8 punktów. Brawo! Panie dyrektorze,
Ja to zauważyłam panią Wielorangę, która jest przewodniczącą... Konkurs został rozstrzygnięty i pierwsze miejsce... O, widzę tutaj męża. Panie Arturze, zapraszam. Zapraszamy. Proszę, jaki podział w rodzinie. Żona piekła, a mąż nagrody odbiera. Dla żony. Zapraszamy. I to państwo zadecydowaliście, że pierwsze miejsce za kajmakowy sernik zdobyła pani Jola Czajkowska i tutaj na ręce małżonka upominek dla żony. Drugie miejsce za truskawkową chmurkę zajęła pani Kasia Kozioł. I trzecie miejsce również z truskawką w tle, truskawkowy biszkopt dla pani Karolinki Góreckiej. Moi drodzy, to wszystko, co dzisiaj mieliśmy dla was, jeśli chodzi o loterię, o losy. Ja myślę, że jeszcze zostaniecie troszkę tutaj z nami. Oczywiście dziękujemy wszystkim serdecznie za przybycie. Tak jak widzicie, pogoda wytrzymała. Przegoniliśmy te chmury jak co roku. Myślę, że też wam się podobało. Proszę jeszcze, żebyście zostali troszkę z nami. Moi drodzy, ja dziękuję w swoim imieniu, a przede wszystkim proszę tutaj o brawa dla dwóch prowadzących, które są tutaj oprócz mnie, czyli dyrekcja w komplecie. Jak co roku dziewczyny stają na wysokości zadania, organizują to wszystko. Również dziękujemy wam, rodzice, że też macie czas. Tą niedzielę zawsze chcecie tutaj spędzić razem z nami. Dziękujemy każdemu osobno i wszystkim oczywiście razem. Tak więc dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Zapraszamy w przyszłym roku, oby nas było coraz więcej. Z mojej strony na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję wam wszystkim. Żegnam się z wami ciepło. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy wszystkim za wszystko i zapraszamy was jeszcze. Zostańcie z nami, bo jeszcze wszystko trwa. Jeszcze widzę, że na stoiskach się dymi, tam w grillu. Tutaj jeszcze zamki pracują. Pan Erwin nam puści jeszcze jakąś muzykę. Będzie na pewno bardzo, bardzo wesoło. Dziękujemy.